przedstawia. I'd like to close with the original trailer New Line Cinema used to sell Pink Flamingos. Notice, no footage from the actual movie is ever shown. What did you happen to hear about it? From some friends who saw it and thought it was absolutely marvelous. Probably I'll be very insulted. Rex Reed told us that it's fabulous. Would you come out at midnight to see it? Why go home at midnight? What are you going to see there? I guess there are just two kinds of people, Miss Sandstone, my kind of people, and assholes. Fantastic. It's the third time I've been to it. It's an incredible head scene for people. Oh, it's marvelous. Absolutely. Most disgusting thing I've ever seen in my whole life. Not to be believed. Absolutely outrageous. It was divine. Fabulous. Better than cries and whispers. I think it's the future of city living. Fantastic. It was really fun. Excellent. Yes. Loved it. Really good. Really good. Right? It's great. Piece of garbage. Snakes. I have an aversion to snakes. It was divine. I love religious movies. It's a little gross, but I liked it. Well, it was really the grossest film I'd seen. I think John Waters has got his finger on the pulse of America. I think he's got his thumb securely up America's ass. I enjoy dirty things as much as everyone else does, but this isn't even dirty. It's just disgusting. Audycja Gorektyw, Błażej Grygiel i Artur Olchowy. Tym razem rozmawiamy o filmie Pink Flamingos. No i tutaj właściwie mógłbym zakończyć, bo jest tyle do powiedzenia i tak dużo rzeczy i w ogóle, ojej, i tak trudno wszystko to ubrać w słowa, że moglibyśmy powiedzieć już dosyć. Tak. To jest, ale tego nie zrobimy. To jest film, który by zmieścił się, znaczy ledwo by się zmieścił w większych serwisach w ogóle z filmami różnymi. No dobrze, zacznijmy od tego, dlaczego? Dlaczego w ogóle sięgać po ten film? To jest obraz, który ma sławę kultowego, który był kręcony już z założeniem bycia najbrudniejszym, paskudniejszym, obrazoburczym i złym filmem tamtych czasów. A przypominam, mamy pierwszą połowę lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy świeżo w trakcie rewolucji seksualnej, właściwie no tuż po tych najważniejszych eventach, ale jesteśmy w trakcie rewolucji seksualnej, jesteśmy w trakcie rozkwitu kina pornograficznego, jesteśmy po premierze Głębokiego Gardła, jesteśmy w trakcie rozkwitu kina gore, także w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy po Woodstocku, a więc obyczajowa sfera Stanów Zjednoczonych trzęsie się w posadach. I pojawia się film Pink Flamingos, który nawet wtedy okazuje się filmem wyjątkowym, który po latach, w latach 90. wrócił przy reedycji i do dzisiaj jest przypominany na wszystkich przeglądach, na wszystkich kampowych festiwalach i innych eventach związanych właśnie z popkulturą, z jej taką brzydką, paskudną stroną. No to jako Gorektyw nie mogliśmy oczywiście przejść obojętnie wokół tego obrazu. Dlatego go wybraliśmy. Myślę, że właściwie powinniśmy zacząć od tego, czy film, który był tworzony z klucza jako film paskudny, zły, okropny, który po prostu ma wziąć wszystkie tabu i je złamać, wziąć wszystkie wartości i wyrzucić je do śmieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy taki film ma inny sens niż ten, który opisałem przed chwilą? Po prostu z szokowania. Tak, jak najbardziej, to zależy od wykonania. My mieliśmy filmy, które były faktycznie takimi kamieniami milowymi i niektóre z nich broniły się po prostu jako samodzielne obrazy. No, przypomnę mi The Feebles, który był po prostu błyskotliwą komedią, zabawną. Martwica mózgu chyba się broni warsztatowo. Tak, Martwica mózgu jako najlepsza komedia romantyczna też się broni. Tak, film, który ma założenie, że bierzemy coś i po prostu wywracamy ludziom ich
pogląd na świat i obyczajowość do góry nogami cały czas może być filmem, który sam sobie będzie się bronił, bo ktoś się zatrzyma i powie, ej, ale w sumie ta historia była fajna. No dobra, Pink Flamingos jest historią dwóch konkurujących ze sobą, no może nie rodzin, ale grup. Klanów. Klanów, tak. Pierwsza to rzeczywiście rodzina, dowodzona przez Divine, czyli najsłynniejszą drag queen tamtych czasów i później, gwiazdę muzyki disco. I jak sama o sobie mówiła, dopóki żyła, rzeczywiście najpaskudniejsza, bo używa przymiotnika filthy, więc taka brudna, paskudna, obrzydliwa, najpaskudniejsza osoba w Stanach Zjednoczonych. I ta osoba wraz ze swoją rodziną, ze swoim synem, córką i matką. I matką, która notabene przebywa bez przerwy w łóżeczku dla dziecka. W kojcu. W kojcu, tak. I się generalnie nie rusza jako babcia, jest w kojcu dla dziecka i tak dalej. Konkurują z dwójką przedstawionych tam w filmie jako wyjątkowo paskudnych degeneratów i perwersów, którzy chcą im odebrać tytuł właśnie najbardziej plugawych, paskudnych ludzi w Stanach Zjednoczonych. I na każdym kroku podkreślają świętość swojego małżeństwa. Tak, to jest szczegół, do którego zaraz wrócimy, bo jest bardzo ciekawy i rzeczywiście warto go przytoczyć. Ale na początku mamy rzeczywiście te dwie grupy. Powiedzmy sobie przede wszystkim, jak wygląda plugastwo w latach 70. w Stanach Zjednoczonych zdefiniowane przez ten film. Bo wydaje mi się, że przez to plugastwo można powiedzieć dużo o Stanach Zjednoczonych wtedy. Niejednoznaczność płciowa, krzykliwe kolory. Tak, to, że ktoś maluje włosy na różne kolory, tutaj pijemy do tej drugiej grupy, do tego duetu małżeńskiego, pana i pani Marble. To, że oni malują włosy, jest w tym filmie pokazane i traktowane jako jedna z większych perwersji. I trudno nam określić to z naszej perspektywy, ale też w jakiś sposób obrzydliwe, myślę, że do dzisiaj to można tak określić, że ludzie mieszkający gdzieś w jakiejś przyczepie kempingowej, nie mający się z czego utrzymać i tak dalej, czyli taki osoby poza strukturami społecznymi, to też już ich klasowość powoduje, że... Ludzie że biedni, ludzie bezdomni. Tak, z marginesu, jak to się popularnie mi ten tak określa, patologia. No i z drugiej strony tamte małżeństwo jako klasa średnia, która nie ma dzieci, która się zajmuje tylko robieniem biznesu, utrzymywaniem swojej pozycji społecznej, czyli w zasadzie taka klasa średnia aspirująca. Bigoteria klasyczna. Bigoteria, tak. Ale z drugiej strony ta bigoteria ma swoje bardzo ciemne strony, bo to nie jest pani Dulska, która robi wszystko na pokaz, żeby było ładnie, tylko to jest antydulska. To jest pani, która robi wszystko na pokaz, żeby było źle, żeby było brzydko, żeby było paskudnie, choć gdzieś tam oczywiście, tak jak mówiłeś, celebruje własne małżeństwo, wyznaje sobie regularnie miłość, nawzajem się traktuje naprawdę wspaniale. Zresztą ta główna rodzina też, powiedzmy to sobie, mimo tego, że oni są tymi piewcami obrzydliwości, to oni sami do siebie są równie ciepli jak Adamsowie. To są kochający się ludzie. No, kilka razy zauważyłeś podobieństwo do Adamsów. Faktycznie coś takiego jest, ale myślę, że jak my pojedziemy gdzieś, nie wiem, do regionu, w którym rzadko przebywamy, albo spotykamy ludzi, którzy są w ogóle nie z naszej bajki, to nagle się okazuje, że oni dla nas też są pod pewnymi względami obrzydliwi, dziwni i najchętniej uciekliby albo trzymalibyśmy ich przynajmniej na odległość kija od szczotki. I to wydaje mi się, że jest coś takiego samego, w sensie mój problem z tym filmem jest taki, że on dla mnie nie był obrzydliwy, to znaczy on dla mnie był zrobiony technicznie okropnie, ale scenariuszowo był trochę było za dużo gagów na zasadzie o to na pewno się nie spodoba, na pewno to będzie obrzydliwe, z dzisiejszej perspektywy nie ma to już sensu i ta niespójność bohaterów właśnie tym, że oni starali się być na siłę obrzydliwi, natomiast chyba fajniej by to przemówiło, gdyby oni nie starali się, znaczy gdyby oni próbowali, ale ze względu na to, kim są i ze względu na to, jaki ciągną za sobą baga, żeby oni byli właśnie obrzydliwi, tak jak to właśnie było w Wzgórza mają oczy i tak jak było w teksańskiej masakrze piłą łańcuchową i tak jest w przypadku Adamsów, którzy też pewne zachowania mają obrzydliwe ze względu na bagaż, ze względu na konstrukcję siebie jako klanu, jako pewnego środowiska, z którego pochodzą.
zdefiniujmy sobie, wróćmy jeszcze do tej definicji tego, co jest obrzydliwe. Więc transpłciowość na pewno, czy niepewność płciowa, tak? Ubieranie się w ubrania, które kultura przypisuje innej płci. Malowanie włosów, to na pewno. Kazirodztwo. Kazirodztwo, tak. No tutaj wzgórza mają oczy, ding dong, nam się zapala lampka. Będziemy do tego wracać. Co jeszcze? Mieszkanie rzeczywiście w przyczepie. W kurniku. No bieda, generalnie tak, bieda. Bieda jest tabu. Zoofilia? Zoofilia też. Pojawia się tak, słynna scena seksu między kobietą, kurczakiem i mężczyzną w tej kolejności. Kurczak ginie, rzeczywiście kurczak w filmie ginie naprawdę, kończy później na grillu, podobno ekipa go zjadła i był smaczny. Tak mówił reżyser w postkredytach. Jest to ciekawostka, która będzie wymieniana w tym filmie i będzie ten film w związku z tym funkcjonował pośród wielu innych filmów, gdzie zwierzęta ginęły naprawdę, takich jak na przykład Cannibal Holocaust, czy Popioły Andrzeja Wajdy. No i oczywiście nagość. Tak, nagość jest tabu i nagość groteskowa. Nie nagość modeli, modelek, nagość piękna, eksponowana estetycznie, tylko nagość brzydka. No i tutaj prym wiedzie między innymi Divine. Czy ja wiem, to znaczy, bo chyba nie aż tak bardzo. Najbardziej ta nagość funkcjonuje w przypadku tej pary i ich adwersarzy, którzy właśnie są łącznie z włosami łonowymi, są farbowani na jaskrawe kolory i oni chyba są bardziej obrzydliwi, w sensie, gdy oni są pokazywani w kontekście seksualnym, oni chyba są bardziej obrzydliwi, oni mają być obrzydliwi. Przyznaję, że umierałem ze śmiechu, bo jako najbardziej obleśna, w cudzysłowie, pozycja seksualna, jaką mieli stosować, polegała na tym, na jakiejś takiej quasi 69, gdzie ssali sobie palce u stóp. Kochani, no... Pamiętajmy, dzisiaj mamy internet, dziś naprawdę trudno jest nas zszokować. W tamtych czasach to było mocne. No na pewno, to znaczy cały film musiał być mocny, bo nagość pokazywana nawet, no mówię, nagość w kontekście seksualnym jeszcze, tak jak mówiłeś, głębokie gardło. Natomiast nagość casualowa albo nagość śpiewającego odbytu, tak? Tak, nagość odśpiewającego, to znaczy muzyka rock'n'rollowa. Tak, muzyka rock'n'rollowa była puszczona w tym filmie w momencie, kiedy jeden z prezentowanych takich zupełnie pobocznych bohaterów postaci. Epizodyczny wręcz. Tak, taka jedna pojedyncza scenka ze śpiewaniem odbytem, ale warto. Ja uważam, że warto zdecydowanie, szczególnie, że podkładem do tego był naprawdę fantastyczny utwór Bird is a Word zespołu Trashman. Gorąco polecam. Znacie to na pewno z Family Guy'a, ale numer jest znacznie starszy i jest piękny. I w ogóle cała ścieżka dźwiękowa jest cały czas jak najbardziej... warto ją nabyć. I... No właśnie, ja tu do tego chcę nawiązać, bo ten film mi się wydał bardzo ciekawy ze względu na to, że on bardzo mocno wchodzi w dialog nie tylko z tymi powszechnymi tabu, tak, seksualnym, tabu kazirodztwa, tabu jedzenia ekskrementów i wielu, wielu innych, to, że Divine uprawia seks oralny z własnym synem, to, co bardziej mnie, że tak powiem, nie wiem, wzięło w tym filmie, to jak on mocno wchodzi w dialog z Ameryką czasu największego prosperity. To znaczy on bierze tę Amerykę z najpiękniejszych lat i smaruje ją kupą. Ale tak strasznie. Smaruje kupą te piękne samochody z płetwami. Smaruje kupą rock'n'rolla. Tak go po prostu bierze, tak go czochra w tym błocie. Bierze go za włosy i tam go pakuje kompletnie i tak dalej. Bierze pin-upowe dziewczyny. To pije do pani Marbles, która jest taką karykaturą stylu pin-upowego. I znowu nurza je w błocie, każe im nosić najgorsze ubrania, smaruje ekskrementami itd., itd. Bierze muzykę, tą, którą Amerykanie będą przecież romantyzować aż do dzisiaj, rock'n'rollową, wesołą, taneczną, przy której się poznawało pierwszą miłość na potańcówkach. I śpiewają odbyt, tak? Więc w tym filmie wszystko, co Ameryce mogło się kiedykolwiek wydawać w tamtych czasach, piękne, ładne, przyjemne, co zobaczycie na przykład w serialu Mad Men na przełomie dekad, tam to wszystko zostaje wypchnięte w szambo, zamieszane kijem od szczotki i jeszcze kolega się na to odleje. Mam nadzieję, że was zachęciłem, bo dla mnie to było bardzo ciekawe. Bo tak, to jest w zasadzie taki Forrest Gump. Trochę tak, bo na zasadzie tej dekonstrukcji możemy zobaczyć, co dla Ameryki mogło być ważne. Fajna rzecz, bardzo wam polecamy trailer. Zresztą ten trailer
zobaczyliście na samym początku tej audycji, gdzie nie ma ani jednej klatki z filmu. Ani jednej. Za to są reakcje publiczności. To się będzie pojawiać wielokrotnie później. Natomiast ten trailer jest rzeczywiście jest wart uwagi. I wydaje mi się, że warto Pink Flamingos obejrzeć. Szczególnie, że Divine po tym filmie jeszcze przez kilka lat będzie sławna. Zaproponowano jej nawet rolę w Świecie według Bundy, ale niestety nie mogła jej przyjąć, bo umarła. Miała grać mamę Peg Bundy. Ostatecznie reżyser Świata według Bundy stwierdził, że Divine mogła mu po prostu powiedzieć, nie musiała aż tak radykalnie rezygnować z tej roli. Ale trzeba przyznać, miała Divine i wejście, i wyjście. Zawsze bardzo, bardzo mocne. Artur, komu ty byś polecił ten film? No bo ja polecam ten film wszystkim, którzy lubią a. obejrzeć sobie coś takiego brzydkiego, brudnego, b. chcą się dowiedzieć, jak wyglądał świat w latach 70., kiedy wszystko trzeba było rozwalić i obok właśnie gore, pornografii i tak dalej powstało to. A komu ty byś to polecił? Ja bym to polecił... Jeśli w ogóle. Ja bym jak najbardziej polecił osobom, które... interesują się popkulturą, ale powstającą trochę na boku, w sensie nie wielkie wytwórnie, nie superbohaterowie, tylko YouTube, tylko kanały darmowego udostępniania filmów, jakieś niskobudżetówki fanowskie, niefanowskie, fanfiki, bo to jest kręcone mniej więcej tak samo. Znaczy, to jest kiepska kamera, to jest dźwięk na żywo, niestudyjny, to jest... większość postaci grają naturszczyki, nie aktorzy i to bardzo widać, szczególnie przez kontrast Divine. Ten film jest bardzo zły, on technicznie jest po prostu skandaliczny. Jest fantastycznie zły, to prawda, tam nic nie działa. Ale jeżeli popatrzymy na to, co dzisiaj mamy, co zdobywa największą popularność, miliony wyświetleń, to w zasadzie to będą takie kadry z tego filmu, w jedną, w drugą stronę, w sensie... No właśnie, zobaczmy, co na YouTubie przynosi najwięcej klików. No Jackass. Prawda? I jego wszystkie permutacje aż po dzień dzisiejszy. Tak, wszystko co, w sensie skakanie na zamarznięte jezioro, żeby sobie obić tyłek. Skakanie z dachu, żeby sobie obić tyłek. Albo wszystkie filmy w serii w klimacie Rosja to stan umysłu. Dowolne podpalenia się, wybuchy, jakieś dziwne wymysły. Upijmy się i nagrajmy, co się stanie. Tak. I plus challenge jeszcze, prawda? Wszystkie challenge. Podpalmy się, zjedzmy cynamon, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. I to cały czas funkcjonuje, to się nie zmieniło. To znaczy, to nie jest kwestia tabu, nie tabu. Ludzie będą oglądać rzeczy, które po pierwsze mogą sami odczuć, bo kto sobie nie wsadził w oczy kropli żołądkowych. Ale... Yep. Albo nie zjadł ostrej papryki kiedyś w dzieciństwie i my chcemy zobaczyć, jak inni ludzie będą na to reagować, albo jak innym stanie się krzywda, takie schadenfreunde troszeczkę, a jednocześnie jest to absolutnie niewymagające. Ja bardzo polecam, żeby bardzo polecam skonfrontować ten film i w ogóle to, co mamy dominujące w mainstreamie, w serwisach plotkarskich, która gwiazdeczka nie włożyła bielizny, albo która się nawaliła i narobiła wiochy, to porównajmy to też z wydaną w zeszłym roku książką Dawida Kaina, Fobia. Jest to książka o tym właśnie, jak o bohaterach. Bohaterowie są mocno alegoryczni, którzy mają fobię przed głębią, ale to nie chodzi o głębię, zanurzanie się w wodzie, tylko o zagłębianie się w jakąś głębszą myśl czy refleksję. I oni się muszą ratować tym, że oglądają wszystkie serwisy randkowe, oglądają jakieś tam serwisy plotkarskie, oglądają głupie filmiki na też jakichś serwisach w stylu YouTube. To jest fajna książka komentująca właśnie to, co my mamy od Pink Flamingo w zasadzie od średniowiecza, od zawsze. Przecież zawsze było coś takiego, że my mieliśmy podążanie za jakimś jakimś skandalem i nas ten skandal rajcuje. Freak show to jest nasze. Tak, i zawsze był. Ja bym od siebie dodał na koniec jeszcze jedno ćwiczenie, które polecam naszej publiczności. Kochani, obejrzyjcie Pink Flamingos, potem włączcie sobie nasze polskie serwisy plotkarskie, poczytajcie o tym, co robią nasze gwiazdki, jak się bawią, poczytajcie sobie portale, które zajmują się śmianiem się z naszych gwiazdek, bo na Facebooku jest dużo tego typu stron. No i porównajcie. Zobaczcie.
Zobaczcie, co się stanie. Obejrzyjcie sobie jeden odcinek Warsaw Shore na przykład. Obejrzyjcie kilka wywiadów przywódcę z niektórymi przyszłymi byłymi gwiazdami muzyki popularnej. I porównajcie sobie z Pink Flamingos. Jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdziecie. Jeżeli dojdziecie do jakichkolwiek, a myślę, że dojdziecie, to napiszcie. Będzie bardzo miło poczytać o nich w komentarzach. Na Facebooku oczywiście. Tymczasem oczywiście zapowiadamy kolejne odsłony odcinkowej powieści pisanej przez Mary A. Dock i przez was, bo to wy decydujecie, w którą stronę pójdzie fabuła. Zapowiadamy następną audycję, która będzie. Nie mamy zielonego pojęcia o czym, nie mamy zielonego pojęcia kiedy, ale że logo mamy zielone, więc wszystko jest w temat. I co? Kolorowych koszmarów.